Słuchajcie, czas pedałuje rowerem przemijania po szosie przemian i zmienia kolarstwo. Taka okoliczność. No. No tak jest. Przetrawcie to. Okej. Okay. Organizatorzy Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym, które odbędą się w norweskim Bergen we wrześniu, podjęli decyzję o zrezygnowaniu z udziału hostes, tych urodziwych, młodych kobiet, które tradycyjnie gratulują na podium triumfatorom. Widzieliście, prawda? Piękne no tak, dziewczyny. Czeka się na to. Oblewają szampanę zwycięzcę. Właśnie, właśnie. Całują go i podziwiają. Czeka się na to. Po to się siada na rower. No i któż z nas wtedy nie marzył, żeby wygrać turdę coś tam, prawda? Czy turdę coś tam innego. Zamiast pięknych hostes, kolarzom teraz będą gratulacje składać juniorzy, czyli młodzi adepci kolarstwa oraz działacze. No, co zrobić? Decyzja Norwegów powoduje, że powoli wyścigi kolarskie tracą sens. Na pewno przestaną oglądać wyścigi rodzice hostes. Może zaczną żony i dziewczyny kolarzy. No ale no, ilu facetów nie włączy telewizora? Przecież tych 200 gości w peletonie, tryskających testosteronem w przód, w tył i na boki, głównie po to zasuwali w takim tempie, żeby ich piękne dziewczyny całowały. Forsa forsą, trofea trofeami, ale bezkarnie przytulić się do hostesy, no, warte każdego znoju w tym śmiesznym stroju. I zobaczycie, że teraz peleton będzie dłużej jeździł. Te dłuższe etapy to se kolarze rozłożą na 2 dni. No bo do czego mają się spieszyć? Do pryszczatych juniorów i zionących alkoholem i papierochami obślinionych ust grubego działacza? Fuj! Tak. To już koniec kolarstwa, jakie znamy i lubimy. Juniorzy i działacze są fajni, ale oni są jak alkohol. Wszystkiego nie załatwią.